Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na moją partię z arcymistrzem graną w Titled Tuesday tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Dlaczego analizuję tę partię? Oczywiście nie często zdarza mi się grać z arcymistrzami tego pokroju. Aleksander Zubow jest bardzo silnym ukraińskim arcymistrzem z rankingiem prawie 2600, chociaż ten ranking i tak przekraczał w swoim życiu nieraz. No i partia była niezwykle dla mnie ciekawa z tego powodu, że grałem swoją ulubioną królewsko-indyjską. Wyszło to całkiem nieźle, ale już pokazuję, o co chodzi. W ogóle uważam, że partia no, ciekawa, chciałbym powiedzieć, no bo na pewno ciekawa z mojego punktu widzenia i zobaczmy tutaj, jak się to wszystko toczyło i jak to wszystko wyglądało, co sobie tutaj myślałem podczas gry. Spróbuję to przedstawić w sposób jak najbardziej zrozumiały. Otóż posunięcie D4, tym się partia rozpoczęła, skoczek F6. Tutaj mój przeciwnik grał naprawdę bardzo szybko i odnoszę małe wrażenie, że mógł mnie nieco zlekceważyć, ale to tylko moje wrażenie, może po prostu było inaczej. Tutaj po C4, G6, skoczek na C3, goniec G7, E4, roszada. Postanowiłem zrobić roszadę, sprowokować przeciwnika do ruchu E5, ale ruch E5 kompletnie nie jest groźny dla czarnych, ale to już troszkę inny temat. Tylko pokrótce powiem, że jak zagramy E5, to skoczek ucieka na E8, a potem szarpiemy centrum poprzez ruch D6 i C5. Skoczek zagrał na F3, D6, czyli przestawienie posunięć. W tym momencie goniec na E2, klasycznie posunięcie E5, D5 od razu zagrały białe i w tym momencie postanowiłem zagrać A5. Ruch potrzebny, dlatego że wstawiam skoczka sobie na A6 i wędruję sobie nim na C5, atakując pionka na E4. Wielokrotnie już o tym mówiłem, mam nadzieję, że ta wiedza się utrwala i lecimy dalej. Tutaj goniec zagrał na E3. No więc myślę sobie tak, jeżeli goniec zagrał mi na E3 i nie ma posunięcia H3, no to spróbuję go zaatakować grając skoczek G4. Od razu powiem, że ta analiza nie będzie taka super mega głęboka, dlatego że to był po pierwsze blitz, a po drugie nie było tu aż takich dużych błędów, to znaczy na początku gry na pewno, więc dosyć zgrabnie przejdźmy przez debiut. Goniec na G5 zaatakował hetmana, no więc ja F6 na spokojnie. Goniec H4 i w tej sytuacji można grać dużo fajnych ruchów. Jednym z nich to jest skoczek A6. Ten skoczek zawsze dobrze tutaj stoi, mimo że na bandzie, no to broniąc tego pionka czasami ten skoczek wlatuje i skoczek już z A6 broni tego pionka, to jest ważne. Ale też mam plan zagrać na C5 z aktywnością. Tutaj skoczek zagrał na D2, od razu chce mi wyjaśnić skoczka na G4. No i mogłem tutaj na przykład zagrać posunięcie H5. Ten ruch na pewno byłby ciekawy, jedną z możliwości, ale postanowiłem zagrać skoczek H6. To też jest opcja w porządku, dlatego że przygotowuję skoczka na F7 i potem mogę próbować grać G5, ewentualnie H5, w zależności jeszcze jak te figury białych się ustawią. Ale też dążyć do ruchu F5 należy. Tutaj F3 ze strony przeciwnika. No i postanowiłem zagrać goniec D7, aby wyprowadzić ostatnią figurę. To też jest normalna sytuacja. Zawsze taką sytuację biorę w ciemno-czarnymi z sentymentu. To jest pozycja względnie równa. Tutaj posunięcie A3 nastąpiło, skoczek F7, ja się tutaj przestawiam, hetman C2 ze strony białych. Uważam, że białe tutaj mogą mieć czasami problem, czy robić roszadę, czy nie robić roszady, no bo jak tylko roszada nastąpi, to zacznę robić szturm na przeciwniku na skrzydle królewskim. Taki miałem cel. Tutaj zagrałem H5. Jest to posunięcie na pewno ciekawe z jednej strony, dlatego że mogę wpuścić fajnie sobie tutaj gońca aktywnie, a pionek na H7 trochę by przeszkadzał, ale druga też sprawa jest taka, że pomaga to w marszu pionka G5, H4 ewentualnie. W tym wypadku też nie łapie gońca, bo zawsze goniec ucieka. No ale dobra, lecimy dalej. Wieża zagrała na B1 i właśnie goniec H6. Szukam najpierw aktywności figur. Zwróćmy uwagę, że moje lekkie figury, one grają. To znaczy, to jest normalna pozycja, może powiem w ten sposób. I jeszcze tutaj się podczas partii zastanawiałem, co zrobię, jak on zagra B4. B4 mi tu wszystko, że tak powiem, paraliżuje na skrzydle królewskim. Okazuje się w analizie już, że jest to ruch nie najlepszy w tym momencie. Ten debiut jest tak złożony, są tak niuanse rozpracowane w każdej sytuacji. Czasem utarty schemat niekoniecznie jest dobry.
I to jest w tym piękne debiucie, w tym debiucie jest to piękne, że on jest taki niełatwy. Ambitny trochę, bardzo nawet ambitny. Ja lubię go grać, po prostu lubię i koniec. Nikt mi go nie zabroni grać, sorry, mała prywata. W każdym razie, wracając tutaj do ruchu B4, dlaczego ten ruch jest nie najlepszy? Dlatego, że tutaj mogę od razu wybić, no i fakt, wydaje mi się, że skoczek nie może nigdzie ruszyć, i to prawda, ale mam inną opcję. Goniec na E3. Ten goniec tutaj nieźle by paraliżował przeciwnika. Oczywiście, można tutaj próbować grać Hetman D3, ale ja w sobie gońca wtedy przestawiam na diagonale G1, A7. I ten goniec tutaj pięknie działa, nie pozwalając królowi robić roszady. To jest jedna rzecz, a jak goniec by zagrał na F2, no to wymiana gońców czarnopolowych jest na korzyść dla czarnych zdecydowanie. I potem bym grał proste F5 i grał sobie po czarnych polach, na przykład Hetman G5, H4 i tak dalej. Więc goniec tutaj mógłby zrobić niezłą robotę. Tego podczas partii nie rozpatrywałem, no ale dzięki analizie mogę to rozpatrywać w kolejnych pojedynkach. Po goniec H6, goniec zagrał na F2 i tu się trochę już ucieszyłem, bo nie było B4, tego, którego się obawiałem. No i zagrałem od razu skoczek na C5. Absolutnie nie boimy się tego, że goniec zbija skoczka. Tutaj odbijamy, skoczek łapie potem fajną opcję na polu D6, więc widzimy skoczek F7 jest ustawiony troszkę nietypowo, ale dobrze. Nietypowo nie znaczy źle, i w tym momencie nastąpiło B4. No to już na ten ruch byłem przygotowany, dlatego że po wybiciu jest skoczek A4. Goniec dobrze współpracuje z wieżą, i to jest taki też typowy motyw, gdzie wstawiam sobie skoczka na bandę, próbuję wymieniać. No i przeciwnik nie wymienił. Mógł oczywiście to zrobić, nie są to jakieś tam ruchy złe, ale ten skoczek D1 okazuje się, że to też jest ok, w porządku posunięcie, pozostawiając mi skoczka właśnie na bandzie, który póki co nic nie robi takiego pożytecznego. No ale ja wierzyłem w swoją pozycję i zagrałem F5. Lecimy F5 standardowo, i to nie z planem, żeby od razu wybić. Oczywiście wybicie się mogą nadarzyć w pewnych sytuacjach, to jest prawda. Czasami mogę tego pionka przepchać, nawet przepchać i atakować na skrzydle, jak białe zrobią roszadę. Białe zrobiły roszadę, no ale tego pionka na F4 nie przepchałem. Postanowiłem, że spróbuję szarpnąć przeciwnika i zagrałem H4. H3 już tutaj w zanadrzu miałem. No i cóż, gramy dalej. Przeciwnik kontruje na przeciwległym skrzydle. Okej, no to ja wiedziałem, że ten pionek na C6 będzie wędrował. To jest takie typowe zagranie białymi. Więc Hetman G5. I tutaj jest przy okazji atak na skoczka, co mi się podobało. Też zwróćmy uwagę, że tutaj goniec na E3 jakieś teoretycznie istnieje takie posunięcie, ale od razu by się to odbiło posunięciem F4. No i potem H3 na przykład, albo goniec na H3 i robi się ciężko u białych. No więc białe zagrały skoczek na E3. I w tym układzie od razu pojechałem pionkiem na H3. Co ciekawe, silniki lubią pozycje białych, ale ja cały czas powtarzam, szczególnie w tym debiucie, silnik mówi jedno, to jest takie plus 1,20 około, niby białe trochę lepsze, ale z ludzkiego punktu widzenia nie jest tak prosto, szczególnie, że gramy partię taką blicową w internecie. No i przejdźmy dalej po ruchu H3, przeciwnik zagrał G3. Jeżeli na przykład białe by zagrały wieża D1, to ja tego pionka mógłbym wziąć, potraktowałby mnie na przykład przeciwnik ruchem H4, czasami ten pionek może być niezłą osłoną dla białych, tutaj Hetman by mógł wrócić i skoczek na G2. I niby silnik lubi tę pozycję, ale ja nie wierzę za bardzo w to, że w blicu człowiek jest w stanie tak zagrać, bo tak intuicyjnie patrząc, no to ja tam zaraz sobie gram G5 i próbuję szarpać przeciwnika i dobierać się do króla. Oczywiście maszyna widzi obronę, widzi dobre ruchy, wtrącone i tak dalej. Człowiek nie jest w stanie tego od razu zauważyć. Od razu powiem, że tę sytuację biorę w ciemno-czarnymi również, jeżeli miałbym taką możliwość. I wróćmy do pozycji. Po ruchu H3 przeciwnik zagrał G3, na co odpowiedziałem. Tutaj właśnie nie za bardzo wiedziałem, co grać. No, ruch F4 się narzucał i tak raczej trzeba by było próbować przeciwnika szarpać. No ale ja postanowiłem wrócić Hetmanem, nieco defensywnie. Może nie najlepiej, ale też to nie jest jakaś tam zła opcja, szczególnie że graliśmy blica. Teraz ja mam minutę 28 sekund, przeciwnik minutę 48. Przeciwnik grał dosyć szybko. Starałem się dorównać, łatwo nie było. Po ruchu C6 wybiłem, wybicie nastąpiło i goniec na E6. No wiadomo, na tej diagonali trzeba grać, tylko że tak. Jeden skoczek może wejść na D5, drugi skoczek na C4, goniec na C4. Dużo opcji się pojawia.
Jeżeli skoczek by zagrał na d5, okazuje się, że to nie najlepsze rozwiązanie dla białych, choć wydaje się dobre, takie typowe, żeby wejść skoczkiem do centrum i wymusić wymianę, no to tutaj oczywiście musiałbym wybić i po tym wybiciu ruch e4 jest bardzo silnym ruchem. Taka mała pułapka tutaj istnieje, bo jeżeli białe by wybiły na e4, no to czarnymi wygrywamy w sposób bardzo prosty, można spróbować zatrzymać materiał i znaleźć rozwiązanie. Otóż goniec bije d2, wygrywa partię, bo wygrywa figurę. Jeżeli hetman by wybił, no to hetman e4 i nie ma jak się bronić przed matem. Znaczy, jeszcze jakiś tam goniec f3 istnieje, ale to są straty materialne, więc mata nie ma, ale straty materialne zbyt wielkie. W tej sytuacji goniec zagrał właśnie na c4 i skoczek b6. No skoczek znalazł dobrą placówkę, trzymam te pola, walczymy o te pola. No nic więcej tutaj nie pozostało w tym momencie do wyboru. Taka mocna walka, uważam. Po wybiciu na e6 skoczek zagrał z e na c4. Postanowiłem szybko wybić, no wiadomo, blice. Okazuje się, że to są dobre ruchy i hetman wybił na c4. W tym momencie, no, wymiana tutaj niby ok, ale myślę sobie, gram skoczkiem d8, bo jak on mi wymieni, wejdę skoczkiem na e6 i będę miał silnego skoczka tutaj do centrum. I tak się też w ogóle stało, co się zdziwiłem. Skoczek jeszcze fajnie broni pola c7. Czułem podskórnie, że to jest pozycja już moja, to znaczy zrobiła się lepsza i faktycznie czarne mają tutaj lepszą grę, gdyż jest aktywność, ale też ważne tempo, jest atak na skoczka. Ten skoczek zagrał na c4, więc szybka wymiana pionków, żeby otworzyć tutaj linię. Zauważmy, pionek izolowany do wzięcia, pionek h3, niezwykle taki uciążliwy tutaj, myślę, dla białego monarchy, więc postanowiłem dalej jechać tutaj aktywnością. Okazuje się, że najlepsze posunięcie w partii, wieża a2, takie, no, troszkę wyczucie. Czas się wyrównał, minuta 0,7 u mnie, minuta 0,6 u przeciwnika. Sam się sobie dziwię, że potrafiłem na 20 sekundach zagrać kilka dobrych ruchów z arcymistrzem, czyli takie, powiedzmy, nieco wyczucie pozycji. No, ja jestem zadowolony mimo wszystko, ale pamiętajmy, że wyniki mogą być różne w internecie, już tak patrząc bez emocji, na chłodno, i to jest kwestia tylko prób, ilości gier z arcymistrzami, jeżeli chcemy im dorównać albo zwiększyć swój poziom. Grać z coraz lepszymi to jest na pewno jedna z recept, która pozwoli podnosić nasz poziom. To tak mówię też do siebie oczywiście. Tutaj wieża zagrywa na b2 w tej sytuacji, no to wymienić postanowiłem, bo już zauważyłem z daleka, że aha, gram zaraz tutaj i zdobywam pionka, ale skoczek zagrywa na d3, no więc wieża f3 znalazłem dosyć szybko, zajęło mi to tam 8 sekund, te 3 ruchy, wieża f3 i w tym momencie skoczek na c4. Ja już zauważyłem, że po prostu biorę tego pionka grając wieżą na b3 i tak też się dzieje, tutaj niby wieża c3 też jest dokładne, ale wieża c3 też działa, więc jest ok. Wieża zagrała na e1 w tej sytuacji, przeciwnik miał już 14 sekund, ja miałem prawie minutę, 58 sekund, więc nieco się zamyślił, został zaskoczony i tutaj było już fajnie. Wieżą zbiłem na b4, pionek więcej, skoczek zagrał na e3, no to jest oczywiście błąd ze strony białych, z prostego powodu wieża bije 4. Już mam dwa pionki więcej, tu już jest pozycja ładna. Cały czas przeciwnik 14,5 sekundy, ja 55 sekund, więc na spokojnie tutaj można było grać. Oczywiście to się łatwo mówi, co innego jak się gra partię. Skoczek zagrał na d5 w tej sytuacji, no to prosta wymiana, wiesz, dwa pionki więcej, więc wymieniamy. Słuszna decyzja zresztą i goniec zagrywa na g5. Dlatego tu zagrałem gońcem, bo już zauważyłem z daleka, że przeciwnik będzie chciał mi tu atakować, a goniec na d8 pasywnie może obronić, ale pasywnie mogę sobie na to pozwolić, gdy mam dwa pionki więcej. Tak też się stało. Goniec a5, goniec d8. Król f2. Plan białych jest taki, żeby zagrać g4 i tutaj zagrać królem na g3. Od razu powiem, że można by było tutaj próbować w pewnym momencie grać g5. Ten ruch bardzo by pomógł zablokować trochę marsz tych pionków, ale to już tak patrząc właśnie w analizie, w partii jest to oczywiście dla mnie trochę trudniejsze do zagrania, no ale król f7 jak najbardziej teraz dobre, g4, tutaj g5, można by było w ogóle, goniec h4 jest niezłe, tego już nie rozpatrywałem, tylko patrzę takie ludzkie posunięcia. Widzę pionka, którego trzeba zbić, więc gram skoczek d4. Przeciwnik wybił tutaj, no ja wybiłem, skoczek wybił i skoczek wybił. Widzimy dwa pionki więcej, lecz tutaj przeciwnik idzie po pionka i zdobywa kolejnego. To jest jakaś szansa dla białych na cokolwiek. W tym momencie 16 sekund u przeciwnika, u mnie 47 sekund. I jest król na g3. No i teraz, no właśnie,
jak grać. Przede wszystkim G5 zatrzymywałby trochę tutaj zapędy tymi pionkami. Pamiętajmy, że jak zagramy sobie tutaj teraz G5, ja też muszę zapamiętać oczywiście, no to po tym posunięciu, jak będzie zagrane H4, zawsze wymieniam i nie przegram tej pozycji nigdy, bo ten pionek mi nie ucieknie, król jest blisko. Chociaż tyle, że takie zabezpieczenie, że nie przegrywasz, ale no chcesz wygrać. No czarne chcą wygrać, dwa pionki więcej, jak najbardziej powinno to się udać. Skoczek zagrał na E7, król zbił na H3, no i D5, marsz pionków. To jest wygrana pozycja, to nie wypuszcza wygranej cały czas, tylko nie jest już taka łatwa jak wcześniej. Król zagrał na G3, no i król F6. No niestety król F6 trochę psuje szyki. Przede wszystkim te G5, które wcześniej mówiłem, należy zagrać, bo po ruchu G5, jak będzie ruch H4, wymieniamy i gramy E4. Z planem prostym, chcemy zagrać królem na F6, królem na E5. Jeżeli król na przykład zagrałby na G5, no to ten pionek tutaj szybko ucieka, więc powiedzmy król G3. Zaplanujemy sobie oczywiście skoczek G6, pamiętajmy, że na razie tu jest obrona pionka, król zagrywa tutaj, jeżeli, jeszcze raz, żeby się nie pogubić, jeżeli król zagrywa na G3, król F6, jeżeli król F4, to możemy dać szacha i wtedy spróbować wejść naszym królem na pole E5, broniąc jednocześnie pionka. No tak nie było, tutaj po król G3 zagrałem królem na F6 od razu, co wydawało mi się ok, i pionek zagrał na H4. No, mój przeciwnik ma 18 sekund, przypominam, że tutaj co ruch jest sekunda dodawana, więc ten ruch się, ten czas się nabija. No i teraz po ruchu H4 poszło D4. No mówię, gram D4, trzeba iść szybko pionkiem i tyle. Król F3, G5 nastąpiło. No niestety ta pozycja po G5 według silnika jest równa, ale muszę powiedzieć, że ona jest dosyć trudna do obrony białymi. Zdecydowanie lepiej próbować to wygrywać jeszcze czarnymi niż remisować białymi. No i po ruchu G5 H5 nastąpiło, rzecz jasna. No więc mówię, dobra, skoczek G8, ustawię skoczka na H6, tego pionka będę tutaj kontrolował i w pewnym momencie będę chciał go zbić. Król zagrał na E4, skoczek na H6, no i skoczek dał szacha na D5. Teraz pojawia się, ten ruch w ogóle jest zły dla białych, daje mi szansę wygrać teraz tę pozycję. Dlaczego? Bardzo trudna w ogóle końcówka powstała, taka bardzo złożona. No właśnie, maszyny widzą dużo, maszyny widzą wszystko tak naprawdę. Moi drodzy, tutaj, żeby pozycję zremisować czarnymi, białymi w tej sytuacji, nie lada wyzwanie. Myślę, że nie jeden arcymistrz miałby problem, jakby miał trochę nawet więcej czasu, typu, nie wiem, o, powiedzmy 15 minut. Tak strzelam, mogę się mylić, ale obrona jest trudna. Otóż, skoczek A6 należałoby zagrać. Ja biorę pionka i wydawałoby się, że czarne wygrywają. No, trzy pionki tutaj na jednego. Lux, ale skoczek C5. I skoczek pilnuje tych dwóch bardzo ważnych pól. I teraz nie za bardzo wiadomo, jak grać. No bo gdzie się nie ruszę, skoczkiem na przykład, no to tutaj jest skoczek na D7 i zbija pionka. Jak ruszę królem w tej sytuacji, to król łapie aktywność na F5. Ta aktywność robi robotę. Przypomnę, że ten skoczek broni bardzo ważnych pól, więc teoretycznie zatrzymuje te dwa pionki. No i w tej sytuacji na przykład bym zagrał królem na D6, bo jak wymiana tutaj, no to wymieniam tutaj. I kto pierwszy, ten lepszy. Ale to trzeba liczyć, na sekundach jest ciężko. W tej sytuacji ja miałem 30 sekund, przeciwnik 17. I tutaj na przykład jakby skoczek zagrał na E4, zagrałbym królem na D5 i skoczek na F2, w ogóle bardzo trudny ruch. No, obrona świetna w ogóle ze strony białych by była. No i tutaj nie mogę za bardzo wybić. Znaczy mogę, ale to się wiąże z remisem. Więc w tej sytuacji skoczek na H6 jakby nastąpiło i król G5 i ruch E4. No, remisowa sytuacja, ale strasznie ciężko to liczyć, więc ja się w to aż tak bardzo mocno nie będę zagłębiał dalej. Na pewno dla koneserów, szachistów prawdziwych tutaj polecam się zagłębić, jak ktoś ma ochotę oczywiście. No ale, skoczek zagrał na D5 i jak to się toczyło dalej? Król zagrał na E6. Skoczek dał szacha, no to król D6. Ja mam 27 sekund, przeciwnik 17. Tutaj skoczek E8, król E7 i skoczek G7. Jest to ruch przegrywający. Ja nie dostrzegłem tutaj opcji, miałem 25 sekund. Przyznam się szczerze, że trochę panikowałem ze względu na brak czasu. No panikowałem, bo za bardzo nie wiedziałem, jak sobie z tym tutaj radzić. No ale, jak grać? Ja tutaj zbiłem pionka. Bicie pionka na G4 wygrywa również, ale wygrywa jeszcze prostsze zagranie. Król F7. No i skoczek jest uwięziony, on musi zagrać na F5.
i ja wybijam na f5. I teraz jak wybija król, to maszeruję pionkiem d3 i wygrywam. Jak zbija pionek, to maszeruję pionkiem g4. I pionki, które są oddalone od siebie, w tym wypadku g4, e5, e4, d4, przepraszam. Źle powiedziałem, g4, d4, no to tutaj się wygrywa, bo na przykład f6 to g3. Jak król idzie na f3, to lecę pionkiem i tutaj dochodzę do pola przemiany. No więc w tej sytuacji byłaby prosta wygrana. No ale oczywiście na sekundach tutaj gram skoczek na g4, król na f5, skoczek f6. Myślę sobie, no król zbija gdzieś tutaj, no to doprowadzam pionka, ale no w tej sytuacji król zbija mi tutaj pionka. Mimo wszystko okazuje się, że po ruchu d3, a tak było, jest skoczek na f5. No i król na f7, skoczek na e3. Broni tutaj do pola przemiany. No to jest remisowa sytuacja, zbiłem na h5. Ja już byłem zadowolony z tego, że mam remis co najmniej, ale nadal jest ciężej się bronić w tej sytuacji białymi niż wygrywać, ale po ruchu król f5 sytuacja byłaby już prosta, bo ginie pionek, jednakże białe zagrały tutaj na e4, skoczek f4 nastąpiło i cały czas król f5 remisował sytuację, ale skoczek zagrał na c4 i to dało mi jakieś mikro szanse nadal, dlatego że zagrywam królem na g6, to zobaczcie, dwa pionki, skoczkówka, no to powinna być wygrana w tej sytuacji. Skoczek d2, król h5, idę sobie tam swobodnie, król na f3, a pragnę zaznaczyć, że w tej sytuacji mam 3,5 sekundy, a przeciwnik 6,5 sekundy, no więc te ruchy trzeba było wykonywać bardzo, bardzo szybko. No i zagrałem niestety król h4. Ten ruch nie wygrywa partii. Kolejna trudna decyzja, dlatego że komputer pokazuje bardzo ciekawą ścieżkę, żeby wygrać tę sytuację. W ogóle trudna rzecz również. Mianowicie, już pokazuję, skoczek d5. Pierwsza rzecz, żeby tym skoczkiem troszkę inaczej tego pionka bronić. I na przykład skoczek e4, skoczek b4. Zawsze kontrolujemy pionka. No i na przykład król g3. To się narzuca, żeby nie puszczać czarnego króla. I król g6. Król g4 na przykład. I skoczek na c2. Skoczek fajnie się tutaj z pionkiem komponują. I w tym wypadku na przykład król f3. To król h5 z powrotem. Król g3. I skoczek na przykład na e3. Król f3 i skoczek na c4. Taka wędrówka skoczkiem ma wielki sens, dlatego że tutaj pionek teraz może być o jedno pole bliżej i już figury będą zaabsorbowane do tego, aby tego pionka kontrolować, bronić i tak dalej, żeby nie uciekał daleko. Mówię o skoczku głównie, a tutaj królem i pionkiem będę sobie kontynuował ścieżkę do wygrania tej pozycji. Tak nie było. To było dosyć trudne. W pozycji zagrałem król h4, skoczek zagrał na e4, skoczek na e6, król e3, skoczek f4 z powrotem, król f3. Ten król f3 w ogóle błąd wypuszcza, ale to wiecie, jak się powtarza ruchy, to jedna i druga strona myśli, że jest ok. No i skoczek d5, skoczek f2 nastąpiło, skoczek b4. Czyli w tej sytuacji nadal mam... to jest wygrana pozycja, minus w ogóle 11. Totalnie wygrana pozycja, nawet skoczek c2. Skoczek c2 też jest nie najgorsze, aczkolwiek tutaj g4 działało dobrze. No cóż, na sekundach, miałem 1,5 sekundy, ja już w ogóle tutaj strasznie panikowałem i miałem wrażenie, że mam za ciężką myszkę, żeby wykonywać posunięcia. Skoczek zagrał na c2, skoczek na f2 i król zagrał na h5. Moi drodzy, no to jest oczywiście błąd, bo podstawiłem pionka w ferworze walki i tyle. Jeszcze tutaj nastąpiły takie posunięcia. To już jest kompletny remis, więc nic się tutaj nie działo. Dokładnie tak sobie graliśmy. Skoczek zajął tutaj pole, król jest blisko, jakieś szachy następują. Tu jeszcze teoretycznie myślałem, że jakiś cugcwang mogę ustawić na przeciwniku, ale zbyt mało czasu, już byłem pogodzony niestety z remisem i faktycznie jest to remisowa sytuacja, nie widać, jak to można wygrywać. No i w tej tu jeszcze oczywiście pułapka, bo jak skoczek zbija, to król zbija i wygrywam tę pozycję. Król zagrał na f1, no i wybiłem, no i to już jest klasyczny pad. No cóż, z partii jestem bardzo zadowolony, mimo wszystko była szansa na wygranie tej pozycji, nie udało się, ale na osłodę remisik. Dzięki serdecznie dla tych, którzy dotrwali. Dajcie komentarz, łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie, cześć.